Już? Mogę mówić? Już? A co dzisiaj będziemy robić? Dzisiaj będziemy iść na grzybnie. Zbierasz wszystkie grzyby, jak leci. Ty jesteś mądry. Ej, patrz, zarazem grzyba. Taki ładny grzyb. Sam jesteś niejadalny, więc widzicie? Bladzi uczy i bawi. Nowy film o 17 na kanale Paweł Dziduszko. Link w opisie. This is the Christmas bounce. Ho, 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 pieseły! Nowe, ultra, świąteczne koszulki Tadeusza! Dobre do noszenia przez cały rok! Tylko teraz ekipa gry jest moda na jednej koszulce. Nie cała, ale duża część. Nie zwlekaj, zamów już dziś! Tylko teraz pierwsze 500 osób otrzyma ekskluzywny autograf gratis od samego Tadeusza! Pozdro! Ho, 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 świąteczna kręgielnia! Co? Zapowiedziałem przecież. Ale no, dopiero wchodzą jeszcze. VGZ, czy ty masz jeszcze jakiś problem? Weszli, no. Czy ty fikasz? Tak. No. To jeszcze raz powtórzę się może. Jeszcze raz. Czekaj, jeszcze ho! No, dzień dobry, panie diabełu. No. Ho, ho, ho! Świąteczna kręgielnia! Czyli coroczna mapa, na której wszyscy uwielbiają grać, wasza ulubiona świąteczna mapa. A dzisiaj są, znaczy nie wiem czy dzisiaj, ale ogólnie święta! Jak wasza? Tak. Tak. No tak, ale to jest twój urok. Fajnie. No. Fajnie. A weź tak krzyknij, żeby cały ekran zaczął się trząść. Wow. Idealnie. A to gdzie, tak. Gdzie jest reszta? Nie wiem, ale wydaje mi się, że. O, dzień dobry. To tak, witam wszystkich na. Patrzcie, o, ja ty prawie nie żyję. Czemu go zabiłeś? Bo miał 0 HP, to chciałem go walnąć po prostu. No, a czemu go zabiłeś? On był traitorem chyba, bo no. Mu wypadła krótkowalówka. No ale czemu go zabiłeś? Tak się nie robi! To były święta! Dobra, w takim razie mi się wydaje, że dzisiaj zagramy sobie w kręgle. Co wy na to? Tak, wow. Oczywiście, kręgle to jest dobry sposób. Zagramy dzisiaj w kręgle, wydaje mi się, że to będzie super, zagranie w kręgle. Mogę zacząć? Wszyscy... Tak, wszyscy są gotowi na wielki pojedynek w kręgle. Co? Wydaje mi się, że powinniśmy zacząć dopiero od następnej rundy, żebyśmy się podzielili na dwie drużyny i rywalizowali ze sobą. Co? Dwie drużyny? Tak, dobrze. Bo jakby nie ma jednego zawodnika, więc może to być troszkę dziwne. Nie będzie żadnej nowej rundy, będzie tylko i wyłącznie ta runda. Teraz albo nigdy. Witaj, panie Hogaty, zostaję przywołany do życia. Oni chcieli nową rundę zrobić, ale ja im powiedziałem, nie ma takiej opcji. Zemsta nadejdzie tu i teraz. Chyba tak. Oni się nie domyślają naszej zemsty. A co to jesteśmy? Gdzie my jesteśmy w ogóle? W Traitor, zabrałem cię do Traitor Rooma. Rozmawiaj lepiej na szybciej, żeby cię nie usłyszeli. Oni wiedzą, że ja jestem zajcą, więc ja jestem spalony, ale ty też jesteś spalony, bo cię diabeł zabił. Więc obaj jesteśmy spaleni. Czyli jesteś Traitorem? Nie, nie jestem traitorem. Ej, i mu pomagasz. No nie? On tu nie? Traitor nie żyje. Ej, tutaj była winda. No! Jestem pewien, że tutaj była winda. Ale ja też widziałem tam windę. Jezu, słyszę jakieś jeszcze dźwięki. Tak, to są dźwięki otoczenia. Nie na rzecz. To chyba ta kręgielnia nawiedzona, co? Co jest? Ej, ktoś zalał? O nie! Ej, przyszliście bombę? Ej, nie! Przepad, kto to zrobił? Powiedz! Nie wiem, nie mam pojęcia! Aha, karma wróciła! Złota ten jaje bilu ostatnio, ej, żeby się tam udusili! Tu jest Agata. Nie wchodzisz do łazienki. Gdzie on jest? Tu, za ścianą. Tu. A co on tu robi? No tam jest. No, Hogaty tam jest. I plan. Jak był traitorem. I tam jest bomba. Jak tam jest bomba? No, nie słyszysz tego? No coś piszcie, ale... ja bym ci radził odejść. To nie była bomba jeszcze. Dzień dobry. Buddy. Co się dzieje? Dzień dobry. Dobra. Ja o wszystkim wiem. Mówiłem. A tam nie ma bomby. Tam nie ma no bomby. No właśnie, nie ma tam bomby. Chodźmy sprawdzić to. No i Flotar poszedł z dymem. Tam nie ma bomby, prawda? Flotar, tam nie ma bomby. Ej, czego Bladi otworzył tą ścianę? Nie, tam nie ma bomby. Tam na pewno nie było bomby. Nic się nie stanie. Wejdę sobie tu i nie ma bomby. Oczywiście. Dobra, musimy powtórzyć ten proceder. Może się tym razem uda. Ej, to wychodzi na to, że... No, krótko mówiąc, zostaliśmy zabici. VGZ jest Jesterem, więc go nie zabijemy. Diabeł i Silo nadal żyją. No, Hogaty natomiast gdzieś tam się teleportował, bo w ogóle taka śmieszna akcja była z tą teleportacją. Tak, bombę jeszcze raz wysadzimy. No. Odejdź, bo tam jest bomba. Chyba, albo,
Nie ma bomby, no właśnie, dobrze mówi. Nie gadaj głupot, jaka bomba? Wsadzam no. Michała do kosza. Nie ma żadnej bomby. Wsadzam Michała do kosza. Ale będziemy musieli się gdzieś teleportować. Tym razem miejmy nadzieję, że teleportuje się dużo dalej. O, ładnie tu. Przydałaby mi się jakaś, pojawiłem, snajperka? Albo kałach. Tu, oficjalnie mówię wam, że dzisiaj będzie śmierć. Oficjalnie mówię, że... Twój kolega traitor się zabił własną bombą. No nie, pan kolega traitor się zabił własną bombą. Straszny przypał. Dokładnie. Ja też zostałem w ogóle w fałdzie, że mówi, tam jest bomba. Ja mówię, nie ma bomby, podchodzę, jedną bombę była. Dobra, teraz możemy zagrać w kręgle. Tak więc kolejny zwykły dzień, kiedy siódemka swoich przyjaciół postanowiła pięknie zagrać w kręgle. Chodź, tak. Panie Flotar, od dzisiaj nazywam się moim kręgielnym przyjacielem. Chodź, panie Flotar, zagramy sobie w kręgle jak prawdziwi przyjaciele. Witajcie, moi koledzy. Chodźcie, wszyscy się ustawimy, zagramy sobie w kręgle. Chodźcie, będzie naprawdę super. Potrzebujemy jednej osoby, która będzie sędziowała, czy detektyw, ja bym mi się wydaje, że detektyw będzie najlepszym sędzią. Hogaty, gdzie pan jest? O, jest. Detektywem, który za dobre wynagradza za złe karze. No tak, panie Hogaty, jako że jest pan detektywem, umawiamy się, że jest pan sędzią i do będziemy... Do kogo ty strzelasz? Do tej pani, bo celuję do niej. To może, nie wiem, nie strzelaj do niej. Czym ci celuję? Powietrzem. Tak więc, panie Hogaty, jak będzie z pańskim sędziowaniem? Czy możemy pana liczyć? Oczywiście. Jeśli chodzi o... Ej, no dobra, to będzie sędziować. To chodźcie, zagramy w kręgle, będzie super. No, dobra. Ej, dobra, tylko to. Czy dzielimy się na dwie drużyny, czy każdy na swoim torze i po kolei po prostu rzucamy, kto mi się wydaje, że każdy po kolei. Zaczyna Shepard. Dobra. Poczekajcie, okay. No może po kolei, nie wszyscy naraz, żebyśmy mogli oceniać. To chodźcie najbardziej w lewej, dobra. No. Albo diabeł chyba pierwszy rzuca. Diabeł pierwszy. Tak, diabeł pierwszy rzuca. Diabeł jest już najarany, widzę na to. Tak, dokładnie. Rzucaj. Dobra, rzucaj diabeł. Ale rzucił daleko. No to chyba jeszcze. Okay. No. To teraz mogę ja? Tak, teraz ty dawaj. Uwaga! Ja to zawsze mam taki mały rytuał. Kałabunga. Ale czemu pan panie sędzio? Panie sędzio. Jezus Maria, nie zasz się! Proszę tutaj, dotąd rozpęd! A, dobra, dotąd rozpęd. A może ktoś z was trafi w końcu? A ty fałszywy. Ej, dobra! A mogę ja spróbować? Ja też chcę spróbować. Proszę, Blady, rzucaj. Ja spróbuję. Dobra, patrzcie, ważne jest, żeby ustawić kulę w odpowiedni moment, a potem nabrać rozpędu i srób! No, prawie się udało. No niestety kula dobra, wróciła, to teraz także... Ale teraz jeszcze raz spróbuję, teraz mi się uda na pewno. Teraz mi się na pewno uda. Panie Hogaty. Teraz mi się uda, uwaga. Uwaga. Ach, jak blisko. A teraz się uda, cholera jest. Nie, Bladi, to się robi w ten sposób. No, chyba nie za bardzo, co nie? Dobra, kto pierwszy trafi w kręgle? To jest bardzo ciężki sport. Dobra, ja mogę. To dawaj, Flotar, dawaj. Ale tak, żeby nie przekraczać toru, linii toru. No dawaj, okay, panie Flotary. Tylko ja potrzebuję... Kto zbił te... Ej, kto? Proszę niszczyć kręgrów, gramy tu w kręgle. Kto strzelił? Dobra, panie Flotar, proszę teraz pan. Dlaczego to nie działa? No bo pewnie źle pan ustawił, no bo tu jest pływ, bo to musi być na torze, rozumiem. Tak, na torze musi być. O, tutaj proszę strzelać. Dobrze. Oj, ktoś mi przesunął. Dobra. Ale... Coś... Popsuta kula jest chyba, nie? Proszę sobie jakąś inną wybrać. Jaka kula fajna. A nie, jednak poszło. I trafi! Najlepsza świąteczna kula, jak coś. Także tutaj proszę, o mój Boże, co się stało? Co tu się stało? Użyć tej kuli. Ty! Co się stało? VGZ tam umarł! Kto go zabił? Ej, stop, poczekajcie, pokażę wam jak... Patrzcie, uwaga, zrobię super rzut. Teraz się uda. I... Yes! Ale sobie... Wydaje mi się, że to było oszustwo, bo to nie była kula. To nie było oszustwo, ja to zaliczam. VGZ wygrał jak kula w tym wypadku, więc no... Zaliczamy. To jeszcze nie rzucał. Jest jedna sprawa. VGZ został zamordowany, aczkolwiek gramy w kręgle, więc kto jeszcze... nie rzucał. Blady został zamordowany. Panie diabeł, dlaczego pan zamordował? Ja? Zginęłeś dosłownie tak samo jak Blady. Tak, to pan został mordercą. I ten sam prezent? Ja cię kręcę, co za gałgańsko. Czemu ludzie nie chcą grać w kręgle? To była taka fajna gra. Ten oto kryminalista i ten. A ktoś otworzyć prezent. Hogaty, Hogaty, jest traitorami są, czekaj, już ci mówię, jest diabeł oraz Shepard.
co? Skąd taka pewność? Bo ja jestem jesterem, a wy we mnie nie strzelacie. Ja nawet nie mogę ci nic... O to chodziło, dobrze, Jezus. Ja nic nie mogę. Bogaty, w żaden sposób nie mogłem ci niestety pomóc, bo byłem tym... Jesterem. Jesterem, chłop. To jest smutne, że nie mogliśmy pograć sobie normalnie w kręgle. No, taka fajna miała być gra, panie diabełu. Czemu pan nie chciał grać w kręgle? Taka fajna gra była przyjemna. No. No, rozumiem pana chęć. Dobra, niech taki będzie. To co śpiewa? Prezent dla ciebie, prezent, proszę. O, dziękuję. Nielegalnie śpiewa, ty. Zabijmy go! Nie zabijmy go. Co to za nielegalne śpiewy? Żartowałem, żeby... Tak, dobra, to tak. Czego go chciałeś zabić? Kto chciał kogo zabić, zacznijmy od tego. Dlatego, że to jest był żart, zostałeś sprankowany, debilu. Mimo tego, że jesteś policjantem. Shepard! Czego pana policjanta, detektywa? Shepard, natychmiast do składzika, raz, dwa. Już. A coś chcesz nacisnąć, Emi? No, nie chcesz się posłuchać? Ej, prezencik dla kogoś. Ej, przyniosę prezent. O, tu może być pułapka. Połóż go, połóż ten prezent, bo chcę nie, sprawdzić. Nie, możesz go wysadzić w ręce. Nie, ja idźcie ode mnie z prezentami. Mam zespół mnie z prezentami. Nie mogę. Co teraz zrobić? No tak. Strzelam. Morduję cię. To na pewno się... Co to zrobił? O, jakie wejście w efektownym stylu. Co robi ten przycisk? Nie wiem, sprawdźmy. Co robi ten przycisk? Co robi ten przycisk? O, nie! Co się stało? Co się stało? Mną się zamordował, jakbym niewinny! Nieprawda, ja nie nacisnąłem tego przycisku. Ja nie nacisnąłem tego przycisku. Kto nacisnął ten przycisk? No VGZ, bo się pytał, co on robi. Tak? To VGZ tak chyba trzeba odstrzelić. No, ja nie naciskałem tego przycisku. Zresztą to chyba tylko traitor może nacisnąć. Panie diabeł, proszę nie dawać tych prezentów. Wie pan, że one są wybuchowe i bardzo... To jest mój prezent, co to jest nosi? Za prezent w ogóle? To jest taki wybuchowy. Jak traitor naciśnie E na nim, to wybuchnie. Nic się nie dzieje. O kurde, to jest prezent dla ciebie, proszę. O, dziękuję, nie jest wybuchowy. Dobra. A ja nie chcę tych wybuchowych prezentów, proszę to zabrać ode mnie. A ten mały? Ale jest zabójczy. No. To nie działa. Zabójczy prezent. Zabójczy. Ktoś inny musi kliknąć. Maksymalnie... O, widzisz? Nie zadziałał, niestety. Popsuty jakiś chyba był ten prezent tym razem. Ej, ale dobra, ej, wiecie co? Chyba zaginął detektyw i Shepard, sprawdź mi to. No nie, Michał, ale już nie wiem, będę cię posłaniał. No. Ej, zobaczcie, tutaj ktoś zamordował tego! Silo, detektywa! Musimy ktoś to zbadać. Zamordował detektywa? No, zobaczcie, został brutalnie zamordowany. Przez utopienie dodatkowo. Kto to mógł zrobić? I tutaj tak samo przez utopienie, co pan robi? Ja to tak... Czy pan we mnie... Nie. Co za debil! Ja pierniczę! Lol. Ale debil! Ja pierniczę! Zapomniałem, że nie jest serem! A ja! Co za debil! Zamordowali go! Rozumiem. No właśnie nie wiem. Zabij, strzelaj w niego! Strzelaj w niego! Jest! Zwyciężyłem. Ja miałem ciebie od razu zabić, ale mówię, nie, dobra, bo ty nie wiesz. Miałem kogoś skuć akurat, kurde. Ja cię kręcę, ja wiedziałem, że jesteś jesterem, ale zapomniałem przez chwilę. Nie można tu wyjść. No niestety nie można wyjść, to jest kręgielnia, zamknięcie. Jesteśmy zamknięci w kręgieli na zawsze. Nigdy z to nie wyjdziemy w lotar. To jest pułapka, mamy przesrane. Jestem mordercą. Musimy zorganizować jedzenie, spanie. Za mną! I całą resztę tych wszystkich potrzebnych rzeczy, które są potrzebne do życia. Dokładnie, szybko! Silo, za mną! Gdzie? Tędy! Zostaliśmy zamknięci, za mną! Tutaj musimy zorganizować wszystkie rzeczy. Tak, jedzenie. Zostaliśmy zamknięci, dobra. Musimy zorganizować wszystkie potrzebne rzeczy. A gdzie idziemy? Szukamy jedzenia, schronienia i całej tej reszty potrzebnej. Diabła. O! Właśnie wchodzimy tutaj. On jest jesterem. To dobra. Będzie nasza sypialnia? Tak, to będzie witam, nasza sypialnia. Sean Connery. O, kozak. Sean Connery. O! Kto to? Aha. Czy... Ja jestem detektywem. Możemy wywnioskować tylko jedno. Flotar w tym przypadku jako niewinna osoba została zamordowana. Aha, to fajnie. Ej, ale co ciekawe... Bogaty też wybuchł. Ajajaj, obaj zostali zamordowani. To bomba czyli była jakaś musimy podejrzewać, że wśród nas jest zdrajca. To można rozwiązać tylko w jeden sposób. Coś... VGZ, jakim cudem ty przeżyłeś? Kto mam wiedzieć? O, to był traitor.
Tak, ale no, przynajmniej zapaliśmy trajdora. Doskonale. Jezus, prawość górą. VGZ, nie wiem jak to zrobiłeś, ale załatwiłeś typiarza. Który z nich jest jesterem, ale to chyba który on z nich jest VGZ wybuchowo ja niewinny, ale także... Nie, ktoś tak. Mówił, że diabeł jest jesterem, więc mi się wydaje, że on może być. Nie wiem, tak tylko tak? Insynuuję. Tak. Przecież nie. Kto... Bladi, byłeś przy no czekaj, on ma obrodzoną dupę, Hogaty? Kwią, o nie. Hogaty się to darł, że diabeł jest dostarem. Że powiem, bo twoje stare. Tak, tak. Nie tak. Mamy wyboru, będziemy musieli skorzystać z tak zwanej sprawdzarki. Proszę za mną i proszę tutaj wchodzić po kolei. Nie ma sprawy. Co nie? Sprawdzimy to za pomocą legendarnej, choinkowej, świątecznej sprawdzarki. Tylko w ten sposób sprawdzimy, czy jest winny, czy nie. Uwaga, wniosek się nakłuwa sam. Jest... No i co? Wiadomo kim jest? A, co to znaczy? Nie. Czy to znaczy, że jest zdrajcą? Nie, on jest o, tak, on jest. A nie, o, faktycznie. Ja zapomniałem. O cholera, musisz mnie zabić. Halo, VGZ uciekł. Halo, traitorem. Musisz mnie zabić, jestem traitorem. Nie, no właśnie zapomniałem sobie, że jesteś traitorem. Zabij mnie, zabij mnie, zabij mnie. Come on. Proszę się uspokoić w imieniu Prawa i Sprawiedliwości. Ojej, ale nie użyłem takich... Zostaje pan mianowany diabeł jako oficjalny poszukiwacz VGZ-a. Proszę go znaleźć. Natomiast ty, Shepard, zostajesz mianowany jako drugi poszukiwacz VGZ-a. Twoim zadaniem jest eksterminacja go z zimną i z premedytacją. Diabeł, jako że jesteś nieśmiertelny, będziesz naszą czujką. Twoim zadaniem jest znaleźć VGZ-a i go wydać. To nam. Nie jest takie proste, bo nie mogę, nie mam jak. Nie no, masz oczy. To jest najważniejsze. Jesteś stworzony. Idź z tą beczką i czyń swoją powinność. Znajdź VGZ-a w imieniu prawości. Co robicie? No nie! Tu. Nie! To było tak śmieszne, muszę przyznać. Panie Shepard, nie biegaj z beczką wybuchową, proszę cię. Proszę się uspokoić, panie diabeł, bo tylko tutaj rozpraszasz ludzi, którzy polują na VGZ-a. Mamy upolować VGZ-a, co nie? A ta beczka wcale nie pomaga, czy muszę przyznać. A wręcz troszeczkę przeszkadza bym na grze. Czy wam wie w ogóle jak się spędza święta? Święta się spędza razem w rodzinie, w przyjaznej atmosferze, a nie w przyjaznej atmosferze z beczką. Ja liczę na to, że popełnię samobójstwo w końcu. Po prostu trzymam ją naprzeciwko i ktoś do mnie strzeli, to mnie zabije, więc to jest... To jest taktyka ideolo. No, kierujmy się z siłą rozsądku, zajdźmy tego. Na górze jest, widzę go! Rozstrzelaj go jak kwaśne jabłko! Szybko, schować się! Mamy zlokalizowanego Gaugana. Potrzebujemy odpowiedniego arsenału. Tylko o ten arsenał pomoże nam zwyciężyć z walką z groźnym z VGZ-em. Nie ten arsenał. Ten arsenał. Musimy go tylko dosięgnąć. Za pomocą tego magnetyka. O tak. Teraz jesteśmy uzbrojeni, mamy wszystko co jest potrzebne do pokonania VGZ-a. Ole mnie walu. Dobra, schowam się po zastanowieniu. Dobra, jak tam ci idzie walka ze sprawiedliwością? Dawaj Shepard go! Shepard, idź go! Dawaj tego Gaugana! Shepard, bierz go! Shepard? Bierz go, Shepard! Rozwal go! Pokaż mu, gdzie raki zimują! Ej, czemu mnie beczka nie zabiła? 20 HP nie zostało. Bo jesteś jesterem. Bo no nikt chyba nie wysadził beczki, dlatego... Wysadził beczki. No, witamy w sklepie z narzędziami. Co pan sobie chce kupić, panie Niedźwiadku? Mam kanapkę, już starczy, dziękuję. Nie no, jak pan chce, proszę nie strzelać, proszę się nie agresować, panie VGZ. VGZ strzelił, no. Za agresor, czego strzelasz VGZ? No, proszę się nie agresować. Proszę się agresować, co nie? To tak, zastanawiam się tylko, czy ktoś zginął? Czemu Flotter zginął? Shepard zginął. Dlaczego zginęli? Strzelał do mnie, nie wiem, strzelał do mnie, to... No, musiałem oddać, no. Panowie, walczyłem o swoje życie. Czyli krótko mówiąc, coś się wydarzyło. Flotar został znaleziony jako martwy. Musimy to zbadać. Sytuacja jest naprawdę mało... Nie widać mało, tego. Sytuacja jest naprawdę mało świąteczna. Gdzie oni są? No właśnie, gdzie oni są? To jest dobre pytanie. Kto to strzela? Dziwne dźwięki słyszę. To tylko diabeł. A to diabeł. To luz. Parkour ćwiczy. To tylko diabeł. Parkura ćwiczy. Co tam diabełu? Czy Parkera. To tak, niestety z jakiegoś powodu, tak tylko zdradzę ci w tajemnicy, ta lina nie do końca działa. To właśnie widzę. Ale nie wiem czemu tak naprawdę. To jakiś dziwny bug.
wydaje mi się, że coś jest nie tak od jakiegoś czasu. Znaczy, co się stało z Flotarem? Trochę spowalnia, ale nie wciąga. A jest Hogaty, jest Hogaty. O. No Hogaty jest, czemu by miało go nie być? Dobra, to tak, po pierwsze, podobno Flotar został zamordowany, musimy go znaleźć tak, i zbadać Flotar miejsce zbrodni. Został zamordowany, ja już zbadałem no. miejsce zbrodni. To pokaż, gdzie jest miejsce zbrodni. Pokaż. Nie mogę wam tego pokazać, bo tylko prawdziwy morderca wie, gdzie jest miejsce zbrodni. A to no, za mną. Ten pan do mnie strzela. A, no to za VGZ-em. VGZ, gdzie jest miejsce zbrodni? Proszę pokazać. Prowadź. VGZ wie, bo on jest bo ja nie chcę się zgubić i... Tu jest jedno. Tutaj tu ja się przyznaję, bo strzelał do mnie, to no... Zbrodnia, zbrodnia. Hogaty, jak ja zginąłem? Nie mam bladego pojęcia. No ja byłem ze mną połączony, mówię. No przecież Flotar zginął dlatego, że ja zginąłem. Zwykły, elegancki dzień. Kto tu rzucił ten elegancki granat? Dobra, to tak, generalnie musimy zbadać, co tu się najlepszego dzieje w tym ośrodku. O, ładnie, tu nic ciekawego. O proszę, tu coś ciekawego jest. Panowie, znalazłem 3 trupy tutaj. Jak znalazłeś? Gdzie jesteś, panowie? Zacznijmy od tego. Gdzie Słyszę jesteś? Kogoś. O tutaj, koło ciebie. No, gdzie znalazłeś 3 trupy? No tutaj. Ja znalazłem 4 trupy, szczerze mówiąc. To tak, proszę mi wyjaśnić, co tu się najlepszego wydarzyło. Czy ktoś mi może to wyjaśnić? Chyba nie za bardzo. Ktoś tu został brutalnie zamordowany, tak mi się wydaje. Vladi, wiesz, kto zabija tylko swoich kolegów? No, co? Bladuszu, niestety. Chyba wiemy, że to ty. Nie, nieprawda, to nie jestem ja. To jesteś ty, bo nikogo więcej nie ma. Wiesz o tym. No, strzelaj w GZ. Okay. Przecież mnie objechał w poprzedniej rundzie, to pierwszy strzeliłem. Czemu się zabiliście tak szybko, kołdany? Wiesz co, chodzili za mną i mówili coś o Gotiku. A jeżeli Gotik jest moją ulubioną grą. Nie, no, nic. To wysadziłem beczkę i wszyscy siebie zabiliśmy. Ja cię kręcę, no to tak. Genialne. Dobra, koniec bezpodstawnego. Jak jeszcze Roli nie przyznało, on sobie proszę, to śpiewał. Proszę się bezpodstawnie nie zabijać. Święta to... Thanks, Mr. Obvious. I wouldn't know that. Święta to dzień przyjaźni. A, musimy się tak. lubić, co nie? I szanować względem siebie. Ja proponuję wymyślić jakieś fajne zawody. Flotar, jakieś pomysły na jakieś fajne zawody, jakie możemy wymyślić? Czekaj. Jakieś fajne zawody, które rozruszają towarzystwo. Co, Flotar, proponujesz? Właśnie się rozglądam i patrzę, bo mamy kręgle oczywiście. Tak, kręgle są wiadomo. Czy kręgle można ustrzelić bronią? Sprawdźmy to, no można ustrzelić bronią. Można, wiadomo, że to nie jest już tak efektownie. No właśnie, no. Można by było zrobić zawody powiązane z kręglami, kto na strzeli więcej. Zróbmy wysigi. Kto ustrzeli, jak chcesz zrobić? Nie, bo ty już wziąłeś jakiegoś speedhacka, to bez sensu. No. No, no od razu wiadomo, że... To tak, czyli to zawody związane ze strzelaniem do kręgli, czyli dobry jeden pomysł. Strzał. Jeden strzał shotguna. Tylko, że oni zaraz wszystkie kręgle zniszczą i tyle będzie zawodów. Właśnie... Dobra, proszę nie niszczyć kręgli, zrobimy wielkie proszę zawody strzelaniu do kręgli. Kręgli. No. No, panie, powiem, proszę... Kogo brakuje? Panie VGZ, naprawdę? Panie VGZ! Co to za niszczenie kręgli? To był myślał, proszę nie strzelać. Proszę wyjść i proszę przestać niszczyć kręgle. No, ej, czy nie zadałem obrażeń? Zrobimy teraz zawody z wielkie strzelanko do kręgli challenge. Chodźcie, ustawimy się. To pierwszy? No to patrz, cichosza teraz, cichosza. Patrzcie, jaka tam stoi misterna panda. No, wiemy o tym, ale my teraz robimy wielkie zawody strzelania do kręgli. Ja mogę pierwszy to wytłumaczyć tak, zawody. To wytłumacz zawody. Okej, okay, stajecie tutaj na linii, shotguna trzeba używać, macie jeden strzał, kto zestrzeli więcej kręgli wygrywa. Bardzo proste, dobra, raz, bardzo dwa, łatwe. Okej, okay, uwaga, strzelam. Wszystkie. Ale to nie lepiej ze snajperki, bo tak ze shotguna to ciężko. Ale co? Wcześniej strzelałem z shotguna. Właśnie wcześniej strzelałem ze shotguna i żadnego nie zastrzeliłem, więc... Uwaga, to Tero, ja... Dawaj, Shepard. Jeden. Nie, tam zostało trochę. Poczekajcie, stop. A ja spróbuję ze snajperki, zobaczymy jak mi pójdzie. Ej, nie robię obrażeń kręglom, co jest? Ej, ze snajperki też wszystkich zbiłem, ale ten strajk wleciał. Czyli każdy wygrał po prostu. Tak, globalne zwycięstwo, ale super. To ja przegrałem, możecie mnie zabić w zamian tego, to był tak, to jest taki trochę świąteczny cud, że wszyscy wygrali. Świąteczny cud, tego nie ruszajcie. Tak, to świąteczny cud, że wszyscy ten. Zostałem skuty. W imię czego? Halo? Halo? W imię sprawiedliwości. Czy mogę wiedzieć, dlaczego zostałem skuty? To rzucił we mnie kulą. Czego? A nie mam pojęcia. Gdzie ty byłeś, dziecku? Jestem sobie traitorem. Ej, co to było? Ja nie chcę wiedzieć, gdzie twoje kule za uderzenie. Pilnuj je. Proszę nie zaczepiać. Na przykład kręglem? Czy to nie działa? No nie wiem, próbuj.
da się chyba. Ej, diabeł, chcesz pomóc mi w pewnym eksperymencie? O, świąteczny eksperyment! Brzmi jak święta zabawa. Musisz stanąć... tutaj, w tym miejscu, o tak. Po prostu. Okej, no możesz tam stać. I chcę zobaczyć po prostu, czy ci zadam obrażenia, dobra? O! Zadałem! To powiem ci, że zadałeś nawet, bym powiedział, obrażenia śmiertelne. No. Ale zostało. Ale czyli okazuje się. Okazuje się. Poczekaj, sprawdźmy to. A tym razem. Poczekaj, nie ruszaj się, Shepard. Sprawdźmy, czy kręglem dostaniesz obrażenia. To jest badanie naukowe. No, bo... Ja dziękuję. Ja weź flotar sprawdź, bo... Czekaj. Tak go załatwiłeś z kręgla? To właśnie, aż mi to nie pasuje. Blady, aż mi to nie pasuje. Zabił go kręgiel. Panie... Kręgiel go zabił! No tak, jest ja cię kręgiel. Zabił go kręgiel. Czyli kręgle są śmiercionośne, okazuje się. Czyli poczekaj, a jeśli ci tak walny z kręgla, to też zginiesz? Nie. Skwalne ci z kręgla? Postaw tego kręgla tutaj. Tutaj postaw tego kręgla. Dobra, postawiłem. Zresztą się. Sylo, odejdź kawałek dalej. No, spróbuj. Dobra. Tylko czekaj, bo on wszedł w to. Wyłaź stąd. We mnie nie trafi. Dobra. Właśnie o to chodzi, żeby w ciebie trafić. No co za kręgiel? Przesuń się. Te kręgle są jak buntownicy. Jest flotar, Vladi. Ja na pewno byłem drugim w takim razie. Proszę mnie zabić. Nie byłeś. Bum! Czekaj. Ej, chodź siatkę pogramy nim. O! Ej! Poleciał. Przepraszam, nie chciałem. Czyli krótko, to tak, flotar zginął przez zabójczy kręgiel się okazało, to w ogóle była dosyć śmieszna sytuacja. No, okazuje się, że kręgle zabijają, a równocześnie flotar był zdrajcą. Tak się okazało, no. Był zdrajcą. Tak? Kłamiesz. Nieprawda, nie kłamie. Został zabity przez kręgiel. No, możemy to udowodnić. VGZ udowodzi, że kręgle zabijają. Ale co ty, VGZ, tak szybko biegasz? Wypiłem pod przytrykałem się. To jest za dużo chyba tych monsterków. Monsterka musiał wypić najwidoczniej. No, ej, dobra, to VGZ, pokaż im, że kręgle zabijają. To jest śmiercionośna broń. No. Pójdzie zabije nas z kręglami. No, zobaczcie, uważajcie, one są bardzo agresywne, ale pokażę wam. Zadam o sobie. Patrzcie, na pierwszy rzut jest to zwykły kręgiel. Ale zobaczcie, no dobra, no. Naprawdę. Śmierć. Dostał kręgla. To nieźle, no. Nie wolno to. O nie! Dlaczego tak szybko biega? Wiedziałem, że to jest on. Bo wiedziałem, że to jest on. Dobra, i chyba tym świątecznym akcentem. Ja nie byłem. Tym świątecznym akcentem kończymy odcinek. Elo, elo! Ho, ho, ho! Wesołych świąt!